Krzysztofie, ale w przypadku, to w takim przypadku się dziecko pędzi na pogotowie. Chyba tak reaguje każdy człowiek. Dla mnie no oczywiście zachowanie było, jest absolutnie tutaj tylko i wyłącznie godne potępienia tej dziewczyny. No ale jeżeli faktycznie doszło do wypadku, dziękuję bardzo, jeżeli faktycznie doszło do tego wypadku, jej natomiast zachowanie być może było wynikiem pewnego strachu i napiętnowania jej przez tak zwaną najbliższą rodzinę, przez matkę, przez teściową, która cały czas i wciąż powtarzała jedna i druga, ty się nie nadajesz do wychowania dziecka, ty nie potrafisz wychowywać tego dziecka, gdzie ta dziewczyna była praktycznie cały czas przez nich w jakiś sposób krytykowana. I być może to było powodem, ale tak naprawdę, no, jeżeli doszło do tego wypadku, to uważam, że zachowanie absolutnie, no godne potępienia, no, ale proszę Państwa, to jest post factum w tym momencie. Ani dziecka nie ożywimy, ani tym, że powiedzmy nasze oceny krytyczne pod jej adresem, które mogą być, nie doprowadzą do niczego. No, dobrze by było, żeby takie przypadki, takie sytuacje, które są pokazane tutaj w tym przypadku konkretnym, były być może pewnego rodzaju nauką dla rodzin, dla ludzi, bo takich kaś może być w polskim społeczeństwie dużo, wiele. Słyszał pan niedawno, jakieś mamie dziecko wpadło, dziewczynka do Odry, ona dzwoni na policję, normalny rodzic wskakuje do tej Odry, ratuje tą dwójkuletną dziewczynkę, to jest następna jakaś pora sytuacja, tak? No dokładnie tak. Chciałam się ale ja się chcę zapytać, bo ja może czegoś nie rozumiem, bo ja akurat nie czytam gazet, jedynie TVN oglądam i osobiście darzę pana ogromne szacunki, może tutaj z panią się nie zgadzam, ale proszę mi powiedzieć, dziecko wychodziło żywe z mieszkania, prawda? Wynoszone było, ponieważ... Ona wróciła z powrotem do mieszkania. Ona wróciła z powrotem, bo mam... tak, wróciła z powrotem, ponieważ zapomniała pieluch i wróciła się po pieluchy. I w momencie, kiedy dziecko było w kocyku, ponieważ robiliśmy eksperyment, dziecko było w kocyku, wyśliznęło jej się, uderzyło głową, tyłem głowy o bardzo wysoki próg, który był w tym mieszkaniu. Ona później to dziecko zapakowała, wyniosła martwe dziecko, schowała do wózka i wtedy udała się, idąc do swojej matki, po drodze ukryła je w tym gruzowisku. Słucham? No ona w tym momencie stwierdziła, ponieważ jak opowiadała główka, wie pani, ja w tym momencie no, nie mogę poddawać tego jakiejkolwiek polemice, ja tylko mogłem się opierać na tym, co ona powiedziała, że główka dziecka była tak jak ułamana główka lalki, prawda? Tak jakby było, miało skręcone te głosy, no ale to, co byśmy nie powiedzieli, to wiemy wszyscy tutaj jesteśmy, że był to na pewno błąd z jej strony i wręcz powiedziałbym, no zachowanie wręcz nieludzkie. Może ja bym... Sekcja wykazała śmierć dziecka poprzez uderzenie. Ja bym chciała zmienić ten temat. Tak, no. Ja bardzo proszę. Dokładnie. Może powiemy, jeżeli chodzi o ten pierwszy temat. Nie, partia absolutnie odpada, ponieważ polityka prowadzi w bardzo złą stronę wiele osób, także widzimy, co się dzieje na polskiej scenie politycznej. Ja powiem, że dotknąłem tego tematu, byłem posłem parlamentu polskiego, byłem posłem parlamentu europejskiego i w tym momencie mam już no, dość polityki. Co do filmu, o którym pani mówiła, czy wróci na ekrany detektyw, jest oczywiście taki pomysł, przy czym tak zwana produkcja fabularno-dokumentalna, w której zagrałby również Marek Włodarczyk, tak zwany filmowy komisarz Zawada z Kryminalnych, jak Państwo pamiętacie pewnie ten film. I tutaj no, ja zachęciłem Marka Włodarczyka, żeby ewentualnie wziął udział w tym filmie. Myślę, że to byłby ciekawy pomysł i ciekawa produkcja, przy czym dla
nie wiem, czy dla telewizji TVN są w tej chwili rozmowy prowadzone, być może albo dla TVN, albo dla Polsatu. Także jeżeli chodzi o te zdarzenia, no było bardzo wiele różnych realizacji przez te lata, kiedy powiedzmy wykonywaliśmy na zlecenie różnych osób działania, kradzieże różnego rodzaju, które się zdarzały, które były dość śmieszne, powiedzmy, gdzie skradziono samochód właścicielowi piekarni, który każdego dnia, jak jechał, zostawiał policjantom pieczywo i zostawiał im kiełbasę, oczywiście na śniadanie, radiobus zawsze stał i czekał, jak ten właśnie piekarz będzie jechał. I się okazało, że tego dnia, kiedy jechał samochód z piekarni, nie zatrzymał się, przejechał, policjanci pokazali tylko ręką, cześć. Samochód przejechał, okazało się, że jechali złodzieje, którzy ukradli, a policjanci byli zdenerwowani na Józka i mówią, od dzisiaj kontrolujemy go, bo nie zostawiam śniadania. Także takie przypadki różnego rodzaju śmieszne oczywiście były, no działania na terenie całego świata, między innymi dość ciekawa sprawa przeciwko grupie, która handlowała i obracała tutaj narkotykami na terenie Wenezueli, gdzie doszło do sytuacji, że dziewczyna, która poznała chłopaka w dyskotece, zaprosiła go na wspólny wyjazd. Oczywiście pojechali do Amsterdamu pociągiem, tam dostali pieniądze, bilety, polecieli do Wenezueli. Okazało się, że poszli na bazar, dziewczyna zakupiła walizkę, plecak, przerzuciła chłopaka rzeczy do tej walizki. Odprawa na lotnisko, oczywiście chłopak z plecakiem przeszedł odprawę, walizka została rzucona na tak zwaną taśmę. W walizce było 3,5 kg kokainy. Zostali wezwani, siedzieli już w samolocie, zostali wezwani z powrotem. Okazało się, że w plecaku było 2,5 kg. Chłopak o niczym nie wiedział, to była jego tragedia. 8 lat więzienia w Caracas, w Wenezueli, za coś, czego nie popełnił. I tutaj musieliśmy dowieść jego niewinność. Także takie przypadki się również zdarzają. Sprawa, która była dość dla nas interesująca, kiedy to człowiek został aresztowany do tak zwanego zabójstwa, gdzie w tym czasie był w Austrii i nikt nie był w stanie udowodnić tego, że on w tej Austrii był. Także takie przypadki również, powiedzmy, realizowaliśmy, gdzie policja na zasadzie standardu ze zdjęciem, powiedzmy, chłopak ma 30 lat, mają zdjęcie z dowodu osobistego, gdzie miał 18 lat, idą ze zdjęciem do recepcji, pokazują fotografię, za pośrednictwem Interpolu jest to robione. Czy ten człowiek był? Oczywiście recepcjonistka nie rozpoznaje tego człowieka, mało tego, nie był zameldowany. W związku z tym odpowiedź jest jedna. Nie było w tym hotelu. Okazało się, że oczywiście dokonaliśmy pewnych sprawdzeń, włącznie z zakupem ubrań, które robił w sklepie Hugo Bossa, gdzie każde ubranie ma swój numer. Oczywiście, jeżeli chodzi o droższe asortyment typu marynarki, spodnie, gdzie zrobiliśmy wykaz i przedstawiliśmy w prokuraturze informacje na ten temat i w sądzie, że człowiek jest niewinny. Także takich przypadków wiele realizowaliśmy, między innymi odbicie też dzieci z Pakistanu, gdzie tutaj nasza agentka przepłaciłaby życie, ponieważ rzucili się na nią z nożem ludzie, no ale to tak jak mówię, no jest w wielu przypadkach ryzykownie, jest duże ryzyko, ale jest też dużo przyjemnych i sympatycznych chwil. Także największym takim dla nas podziękowaniem jest uśmiech, jest niejednokrotnie towarzyszą łzy ludzi, kiedy się właśnie przywozi gdzieś tam z daleka kogoś, kto, na kogo tutaj czekają, a Polki, które wielokrotnie same sobie gotują taki los i własnym dzieciom, które się wyprowadzają, powiedzmy, i zmieniają swoje miejsce zamieszkania na kraje arabskie, muszą się liczyć z tym, że będą miały problemy. Pomimo to, że ci Arabi są bardzo dobrymi na początku mężami, bardzo opiekuńczymi, bardzo dbającymi o rodzinę, ale w ich mentalności jest coś takiego, że wychodzą z dzieckiem na spacer i niejednokrotnie już więcej nie wracają. Także takie sytuacje towarzyszą dość często tutaj naszej pracy. Panie Krzysztofie, pan jako zawodowiec na przykładzie z Sosnowca pokazał słabość naszej policji i nieudolność. Gdyby pan dostał propozycję, objęcie stanowiska komendanta głównego policji, czy byłby pan w stanie zmienić coś w systemie administracji? Ja mam, to jest oczywiście czysto hipotetyczne, ale przy mnie trzeba byłoby pracować. No.